Witam w kolejnym filmie, kolejnej części naszej przygody z Dockerem. Dzisiaj wytłumaczę, czym jest to nasze repozytorium. Jak pamiętacie, mamy coś takiego jak ten nasz localhost. W buildzie, znajdziemy sobie builda, tak, w naszym buildzie. Slash go server. Dwukropek V1. To jest tak, już mówię. To jest nazwa repozytorium. To jest nazwa aplikacji, a to jest wersja naszej aplikacji. I teraz tak, no możemy sobie jeszcze tam dodać podfoldery, ale w wersji tego repozytorium, które ja pokażę i zrobimy to tutaj, to jest Docker Hub. No, nie mamy chyba dostępu do tworzenia podkatalogów. No, spróbujemy, ale no, nie wiem, czy nam się uda, czy nam pozwoli na to, bo to jest darmowa wersja i też możecie sobie stworzyć własne repozytorium do testów. No, niestety jest ograniczona, tak? Nie płacimy, no to musimy się zgodzić na to, co nam dają. No dobra. Ale czym jest to repozytorium? To repozytorium to jest miejsce, gdzie przechowujemy nasze obrazy. Można powiedzieć, że jest to taki GitHub, taki Git, repozytorium Gita, tylko dla plików binarnych. To jest straszne uogólnienie i wiem, że to jest nietechniczne, nieprawidłowe w zupełności. Ale jest to podobne, żeby sobie to zobrazować, o co chodzi. Czyli jest to miejsce, gdzie przytrzymujemy obrazy no, odpowiednio otagowane w odpowiednich wersjach. No, bardzo podobne do repozytorium kodu, tylko że to jest repozytorium plików dockerowych, obrazów dockerowych. No, nawet się mówi repozytory, tak? Repozytorium obrazów, także. No. A więc tak, tylko widzicie, no tutaj mamy troszkę inaczej, tak? Jest szkolenia fit YouTube, a my mamy w naszym miejscu tutaj zbudowaliśmy coś takiego jak localhost. No to teraz co byśmy zrobili? Zrobimy to w taki sposób, że jest takie polecenie jak docker tag. Teraz Docker tag służy do tego, żeby sobie otagować obraz, zmienić taga, otagować. No i weźmiemy te nasze szkolenia YouTube. No i spróbujemy zrobić podkatalog. Nie pamiętam już, czy się da, czy się nie da. Może zrobimy to etap piąty. To jest i będzie multi-step docker wersji 0.1 wersji 0.1 możemy używać oczywiście podług myślników. Tu nam się oczywiście uda, bo to jest na razie na naszym lokalnym serwerze. No ale teraz jest takie polecenie jak docker push, tak samo jak git push. Docker push i zobaczymy. Domyślnie każdy docker. A, request is access to the resources denied. To tak jak mówiłem, no niestety nie mamy dostępu, żeby tworzyć pod katalogi. Tego trzeba zrobić w ten sposób. I tutaj zrobimy 0.1. Domyślnie dla każdego, jeszcze musimy sobie otagować, dla każdego
Dockera dla każdej instalacji. Domyślnym repozytorium jest Docker Hub. I oczywiście tutaj nie mamy dostępu. Żeby się zalogować do naszego repozytorium, musimy zrobić Docker login. I teraz tak, pytanie tylko dokąd? No ale jak widzicie, daje nam ścieżkę Docker.io. To jest serwer, a to jest repozytorium. I teraz robimy pyk i robimy nasz username. Mój username to jest. No i hasełko. Login success. No spróbujemy sobie popchać tego pierwszego. O tego. Stworzymy podkatalog. Nie, nie mamy dostępu. No dobra, to sobie puszniemy tego. Czyli też nie mamy dostępu. I musimy zrobić aż tak. Czyli nic nie zrobimy. Czyli jest nasza aplikacja. No to bardzo to jest niedobre. Czyli nie możemy też sobie podkatalogu tutaj zrobić, tylko już mamy konkretnie o co chodzi. No dobra, to przejdźmy jeszcze raz tutaj, bo chcę pokazać, żeby to logicznie wyglądało. To jak nasz YouTube tutaj nie działa, no to sobie przejdźmy do naszych repozytoriów. Tutaj. Tworzymy repozytorium. Repozytorium będzie się nazywało etap 5. Docker. Multi. Dobra, czyli no niestety, no nie możemy podkatalogów żadnych tworzyć. To jeszcze raz sobie otagujmy. Niestety, tak bywa. Jak się nie płaci, to tak jest. Tutaj sobie dotagujemy, że to jest go server wersji 0.1. No i Docker push. Pokazuje, że zaraz wytłumaczę o co chodzi z tym, że already exist. Użyliśmy naszego Golanga, czyli pokazuje, że ta część, gdzie jest Golang, już istnieje na repozytorium, w repozytorium Dockera, tego Docker Huba. To już jej nie pobiera, bo de facto, gdy podajemy w naszym Docker file'u from i nazwę, to jest domyślnie z tego Dockera, jeżeli nie podajemy repozytorium. I tutaj jest podane te trzy. To są pliki związane z naszym buildem, to co my zbudowaliśmy. No dobra, ale przejdźmy sobie teraz tutaj i odświeżmy stronę. No, jak widzicie, jest nasz image tutaj. OS Linux minutę temu. Podam linka do tego, to jest publiczne, także będziecie mieć dostęp, możecie sobie pobrać. I teraz jak pobrać sobie ten obraz? Żeby pobrać obraz, to robimy Docker pull i musimy podać, co chcemy. No musimy tutaj cały repozytorium. Docker pool. Istnieje nasz lokalny i on sobie
pobiera nasz lokalny, dlatego musimy docker.io, bo mamy konflikt w nazwach, że lokalnie istnieje taki sam obraz. No ale jak podamy, że pobieramy go z docker.io, tego docker huba, no to mówi wszystko jest, nic nie trzeba. No i dobra. To żeby nie było, localhost, próbowało nam pobrać localhosta. No i tak wygląda repozytorium, tak, to jest, tam przechowujemy naszą aplikację i teraz każdy, kto ma dostęp do naszego repozytorium, będzie sobie stamtąd pobierał. Proste, tak? No dobra, teraz tak, bo mówię o tym repozytorium, że domyślnie jest Docker. Że domyślnie jest Docker. Jak możemy sobie sprawdzić w ogóle to repozytorium, tak? Z którego chcemy pobrać. No, to wchodzimy do naszego Dockera. Vim Dockerfile. I tutaj na przykład domyślnie jest to repozytorium Docker.io, a jeżeli sobie podamy jakieś repo host repo Nginx, no to wtedy nam się będzie próbowało pobierać z tego repozytorium. Tutaj właśnie tak podajemy, jeżeli mamy prywatne, no to podajemy tutaj from. Oczywiście musimy się też do nich zalogować, tak, żeby nie było. Żeby nie było, no to wiadomo. No i tak, no mamy. Mamy to polecenie Docker login, żeby się zalogować. I no i to chyba tyle o repozytorium. Nic tam więcej nie będzie. No możemy sobie stworzyć własne prywatne repozytorium, takie zdalne, na przykład w Artifactory. Artifactory to jest taka aplikacja do przetrzymywania artefaktów, czyli przy budowaniu aplikacji, pliki binarne, biblioteki, jakieś moduły i tak dalej, to jest tam przechowywane, ale też ma funkcjonalność, żeby utworzyć w nim repozytorium Dockera. W tym odcinku to by było chyba na tyle. O repozytorium nic więcej nie ma. Także przetestujcie sobie, pójdźcie tam do tego Docker Huba. Będzie to podane w linku. No i próbujcie działać, tak? Możecie sobie pobrać ten mój obrazek, który ja wypuszczałem do siebie, spróbować go uruchomić, no i zobaczymy, jak to będzie. To by było na tyle. Krótki odcinek, przyjemny. Mam nadzieję, do oglądania będzie. Widzimy się w kolejnym. To na razie, cześć.